Zobaczyka. Siema, siema, mili moi, zobaczcie, jeszcze ciemno, bardzo ciemno, 4 rano. My już na nogach, gdyż jest ze mną dzisiaj i rusza na wyprawę ze mną moja kochana partnerka Marta, która wczoraj zrobiła mi niespodziankę i stwierdziła, że jedziemy rano na ryby. Więc wszystko z wczoraj, szykowanie sprzętu, pakowanie się na wieczór, żeby już rano w tym nie latać. I lecimy na pstrągi tęczowe. Kochani, dzisiaj zaczyna się tutaj u nas w Finlandii sezon na pstrąga tęczowego. Uwielbiam, uwielbiam te ryby, są naprawdę smaczne. Waleczne. Jedziemy w piękne miejsce, widzieliście chyba to jeziorko, już kiedyś wam pokazywałem. Jak nie, to dzisiaj zobaczycie też relacje z tego, bo dzisiaj prawdopodobnie jeszcze wrzucę wam filmik z tego. No jestem mega szczęśliwy, bo powiem wam, że na ryby to już mnie nosi mnie od dawna i jestem przeszczęśliwy, że jadę tam dzisiaj. Mam teraz tutaj mały szał taki trochę z remontem domu. Zaczyna się to wszystko. Także chwila relaksu po całym tygodniu, naprawdę ciężkim tygodniu w pracy. No dzisiaj odpocznę, będę ładował baterię pozytywną energią. Lecimy, widzimy się na miejscu. Więc tak, my już na rybkach. Już zaczyna się przejaśniać. Piękna góra przy jeziorku. Tam gdzieś, no nie wiem, czy widzicie nasze spławiki, widać nawet świetliki, tu jeden, bo ty masz branie. No i proszę, Martuśka już ze swoją pierwszą zdobyczą. Piękny pstrąguś tęczowy już jest, już pierwsza rybka wpada. No i mam i ja swoją pierwszą rybkę dzisiaj. Przed chwilą pięknie chwycił. Mi też bierze. O, proszę. Gdzie jest? Jak piękna sztuka. Patrzcie sami. Piękny. Strąguś tęczowy, to co lubię. Bo mi też zniknął. No to zatrzymaj i bierz swoją wędkę. No i nie zdążyłem swoje ryby do siatki włożyć, a Marta już ma następnego. Także, kochanie, gratulacje. No robi się już jasno, więc mogę wam pokazać bardziej, gdzie jesteśmy. Przed chwilą Marta miała na haczyku trzecią rybkę. Niestety przy samiutkim brzegu rybka jej uciekła. Ale nie przejmuje się, na pewno złapie kolejną i tak już prowadzi. Także jest elegancko, ale powiem wam, otwarcie sezonu dzisiaj, co kawałek ktoś stoi na jeziorku, ale jest przepięknie. Pogoda idealna. W tym momencie wpada piękny, kolorowy, jak my to zwiemy, kropek. Pozdrowienia dla Tomasza w tym momencie. Oczywiście kogo? Tomasza Kropka. A jemu zwracamy wolność, niech sobie rośnie dalej. Pięknie ubarwiona rybka, sami zobaczcie. Maludek niesamowity, ale cóż, no i takie się trafiają. No kochani, ja mam w siatce jednego Marta. Straciła niedawno kolejnego pstrąga, a teraz targa następnego. Zobaczcie na tą zadowoloną minę. Twoje bierze. Dobrze, zaraz ja się zajmę swoim, a ty wyciągnij swoją. Także rybka, trzymaj, weź telefon, a ja podetnę swoją. Bo u mnie spławiska też nie ma. Jest. Siedzi. Pięknie wyskoczył z wody zaraz po zacięciu. A one przepięknie walczą. Ta-da! Kolejny. Brawo. No i super. Dobra. Nie zerwał się, masz go cały czas na żywce. Zobaczcie. No dzik na ryby. No dzik na ryby. Co ta moja kobita to dzisiaj wyrabia? Ultra light wędeczka. Ała. I kolejna sztuka jest. A ja mam też rybę na wędce. Zobaczcie, spławik zniknął, wędka się trzęsie cała. Miśka, weź telefon na chwilkę. No i siedzi rybusia. O, waleczna. Nie mam ze sobą podbieraka, więc muszę ją troszkę wymęczyć, żeby dało się ją z wody wyciągnąć. Proszę. Zaraz mi się tu strąpają dwie rzęski. Dobra. I tniemy kolejną rybusię. Proszę. Jak kawaleczna. Ja ładnie walczę. Uwielbiam te wenteczki, których używam. Używam oglistików Szekspira. Naprawdę, wspaniałe sprzęty są, jak dla mnie.
I efektowne dzisiaj połowy. Efektowne. Ten jest większy. Piękna sztuka, spójrzcie sami. Piękne barwy. Przecudne. A jakie są smaczne. Dla mnie są dużo... Upadł mi. Dla mnie strąg sęczowy jest dużo lepszy od łososia. Dobra, ściągamy. Kolejna sztuka Marty. Nie wdusiłem guzika nagrywania. Śmieję się ze mnie, bo to już chyba trzeci raz nie wdusiłem. Ale piękna rybka kolejna ląduje na brzegu. No jest naprawdę zacnie dzisiaj. Ludzi jest pełno. Zobaczcie sami, no. Nie wiem, czy widzicie, zobaczcie, jaki sznur ludzi tam stoi. I powiem wam, że każdy dzisiaj rybki łapie, więc no pogoda naprawdę nam dopisuje. Jest elegancko. Będziemy mieli kolejną rybkę za chwilkę chyba. Siedzi. O! Pozdrowienia dla Tomasza kropka. Numer 2. Piękny kropek. Mały. Wyhaczamy, zwracamy mu wolność. Niech sobie rośnie, ale zażar haczyk jest. Nie wiem, czy go wypuścimy, czy on prawdopodobnie tego nie przetrzyma. Spróbujemy go tu jakoś delikatnie wyhaczyć. Może się uda. To już drugi dzisiaj. Puść haczycie, puść. Chodź. Puść, oddaj, nie chcę ci zrobić krzywdy. Nie może. W momencie, jak zakładałem Marcie robaka i nowy haczyk, bo jej poprzednia rybka zerwała, to moja wędka sama złowiła rybę. Więc trzeba ją tylko wyciągnąć. To już nie jest brązowy. To już nie jest kropeczek. To idzie piękny tęczak. Spójrzcie. Cyk. Ale mnie ochlapał. Kolejna piękna rybka ląduje w rączce. Jaki ślisk. Jezus Maria, może go utrzymać. Pięknie. Wyhaczamy. Zarza. No, puść. Mój spławik gdzieś zginął. Dobra, to zatrzymaj nagrywanie i wyciąga swoją rybkę. Cisk. Kolejna piękna rybka. One są naprawdę pięknie ubarwione, te ryby, i są bardzo waleczne. Także dzionek jest naprawdę mega. No więc tak, my na chwilę obecną kończymy. Zakończyliśmy ładnym wynikiem, pięknych rybek. Półtorej godzinki siedzieliśmy nad jeziorem, ubawiliśmy się, ludzi co niemiara. Wracamy do domu, aczkolwiek nie jest powiedziane, że jeszcze dzisiaj tu nie wrócimy. Licencję mamy na cały dzień. I może się zabierze małego, bo się strasznie wyrywa na ryby. On stratą jedzie na ryby i koniec. Więc nie wykluczam tego, że dzisiaj jeszcze będzie jedna trasa, chociaż do jeziorka mam godzinę drogi. Ale warto, warto, naprawdę. Tak jak widzicie, piękne tereny. Dzionek jest naprawdę ładny, więc zobaczymy, co będzie. A jak nie, to widzimy się przy następnej okazji. Kochanie, nagraj ten piękny widok. Tak zwane ladies view. Widzieliście to już kiedyś u mnie na nagraniu, ale powiem wam, że ja tutaj oglądam to od lat i nadal nie mogę się przestać zachwycać tym, bo jest przepiękny widok. Nawet na samą przejażdżkę Ring of Mary. To właśnie takie widoki. Przejeżdżamy koło kolejnego jeziorka. Zobaczcie, jak ono pięknie wygląda. Weź Marta tam bardziej koło tego.
No przepięknie dzisiaj, zero fali, zobaczcie, zero wiatru, czyste lustro. Dosłownie pięknie. Powiedzcie, że to nie jest piękne miejsce. Tutaj Park Narodowy ma 25 km długości. Dużo żyjątek w nim. Przede wszystkim jeleni. Kilka gatunków. Dzikie kozy można spotkać tutaj na swojej drodze. Górskie. Owce. I wiele innych. Także dzień mamy już na plus.